Cześć, witajcie w dzisiejszym Szkółku Wieściach. Dziś będziemy mówić o tym, że Pan Bóg daje siłę i odwagę. Poznamy też dziś nowego bohatera, Elizeusza. Co to znaczy, że Pan Bóg daje siłę i odwagę? To znaczy, że Pan Bóg jest bardzo silny i bardzo odważny. I historie biblijne o tym mówią. I kiedy przeczytam taką historię, że Pan Bóg uciszył burzę, to wtedy myślę, wow, jaki jest silny i wtedy też się czuję silniejsza. To znaczy, że nawet jeżeli wydaje mi się, że coś jest niemożliwe, to jest możliwe. Dziś pierwsza część historii Elizeusza. Pamiętacie Eliasza? Był Bożym sługą wyposażonym w Bożą moc. Był prorokiem, który walczył z kultem Baala, bożka, i wiernie opowiadał się po stronie jedynego Boga. Eliasz był już jednak zmęczony, wyczerpany ciągłą walką z nieprzyjaciółmi Boga. Wiedział, że jego czas powoli się kończy. Bóg każe mu więc wyznaczyć następcę. Eliasz posłusznie idzie wypełnić Boże polecenie. I wiecie co? Znajduje swojego następcę na polu, zajętego orką. Znajduje tam młodego człowieka imieniem Elizeusz. Imię Elizeusz znaczy mój Bóg jest zbawieniem. Elizeusz był bogatym gospodarzem. Moglibyśmy powiedzieć dziś, że rolnikiem. Orał z pomocą 12 par wołów. To tak, jakby ktoś miał dzisiaj najnowszej generacji traktor. Zajmował się swoją posiadłością. Jednak Bóg chciał posłużyć się nim w szczególny sposób. Dlatego posłał do niego Eliasza. Kiedy Eliasz spotkał młodego Elizeusza na polu, zarzucił na niego swój płaszcz. Elizeusz wiedział, że to oznacza Boże powołanie do służby. Postanowił szybko pożegnać się z rodzicami, przyjaciółmi i pójść za Eliaszem. Początkowo został jego służącym i pomocnikiem. Ale w tym czasie bardzo dużo uczył się od swojego pana. Musiał się sporo nauczyć, jak być Bożym prorokiem, jak chodzić w bliskiej społeczności z Bogiem, jak mu służyć. Dlatego towarzyszył Eliaszowi i chętnie wykonywał wszystkie drobne i większe usługi dla Eliasza. Mijały lata. Życie Eliasza na ziemi zbliżało się do końca. Obaj o tym wiedzieli. Posłuchajcie, jak wyglądały ostatnie dni, jakie spędzili razem. Eliasz wiedział, że u schyłku jego życia czeka go wędrówka. Miał wybrać się z Gilgal do Betelu. Nie chciał, aby Elizeusz szedł razem z nim. Miał zostać. Jego sługa nie chciał jednak stracić Eliasza z oczu. Nie chciał nawet słyszeć o tym, że jego pan miałby iść samotnie. Więc poszedł razem z nim. W Betel spotkali młodych mężczyzn, uczniów szkoły prorockiej. Była to szkoła założona kiedyś przez Eliasza. Po to, by młodzi ludzie mogli więcej nauczyć się o Bogu. Oni wiedzieli, że Eliasz wkrótce pójdzie do nieba. Powiedzieli też o tym Elizeuszowi. Czas, aby wyruszyć w dalszą drogę. Dalej Eliasz miał pójść do Jerycha. I znów proponował Elizeuszowi, żeby ten został w Betelu. Elizeusz jednak nie chciał nawet słyszeć o takiej propozycji. Nadal postanowił towarzyszyć swojemu panu w wędrówce. W Jerychu również była szkoła prorocka.
Jej uczniowie, podobnie jak młodzi ludzie w Betelu, wiedzieli, że Eliasz odejdzie. I także powiedzieli o tym Elizeuszowi. Elizeusz nie opuszczał jednak Eliasza ani na krok. Kiedy stanęli na brzegu rzeki, uczniowie szkoły prorockiej przyglądali im się z daleka. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i płaszczem uderzył w lustro wody. Nagle zdarzyło się coś, czego sobie nawet nie umiemy wyobrazić. Wody podzieliły się na pół i rozstąpiły się na boki. Eliasz nie zrobił tego swoją mocą. To Bóg sprawił, że wody Jordanu rozdzieliły się. Pomyśl, do czego potrzebujesz Bożej mocy? Do walki z lenistwem, do posłuszeństwa, do tego, by być uprzejmym wobec złośliwego kolegi? Proś Boga, by dał Ci siłę i odwagę do życia, które będzie się Panu Bogu podobać. Pan Bóg chce dać każdemu swojemu dziecku swoją moc, swoją odwagę. Wróćmy do historii Eliasza i Elizeusza. U schyłku wędrówki Eliasz spytał swojego sługę, czy ma jakąś prośbę. Jak myślicie, o co może poprosić Elizeusz? Przychodzą mi do głowy różne pomysły. Pewnie wam również. Ale zdradzę wam, co mówi na ten temat Biblia. W Biblii jest napisane, że Elizeusz prosi o Bożą moc w swoim życiu. Pan Bóg daje siłę i odwagę. On daje swoją moc tym, którzy go o to proszą. Dlaczego Elizeusz o to prosi? Chce służyć Panu i pracować dla Niego. Sami nie mamy wystarczającej siły i odwagi, by pracować, służyć i żyć dla Boga. Możemy Go jednak prosić, by pomagał nam w różnych sytuacjach być silnymi i odważnymi. Możemy mieć taką moc, jaką miał Eliasz, i możemy prosić o taką moc, o jaką prosił w swoim życiu Elizeusz. W końcu Eliasz odchodzi do nieba, zostaje zabrany do niego rydwanami, a Elizeusz zostaje sam. Co czuje? Najważniejsze jest to, że wie, że Bóg jest z nim. Wie, że prosił go przed chwilą o siłę i odwagę. Elizeusz zabiera płaszcz Eliasza, uderza w wodę i pyta: gdzie jest Bóg Eliasza? Woda rozdziela się. Bóg działa teraz przez Elizeusza. Bóg chce, byś także i ty był silny i odważny w naśladowaniu Pana Jezusa, tak jak Elizeusz naśladował Eliasza. Pamiętaj o tym, możesz prosić Go w modlitwie o siłę i odwagę, a On na pewno Cię wysłucha. Jak potoczyły się dalsze losy Elizeusza? A tego nie dowiecie się dziś, ale oglądajcie Szkółko Wieści za tydzień. Tam usłyszycie dalszą część tej historii. Dziś w kąciku misyjnym czwarta część historii brata Andrzeja. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam ferie? Dla tych, którzy oczywiście mają ferie, tak? Bo niektórzy są niestety już po...
Mamy nadzieję, że wypoczęliście albo wypoczywacie. A wypoczynek zawsze, kochani, kojarzy się z podróżami, a mi się kojarzy z samochodem, bo ja zawsze na wakacje jeżdżę samochodem. No, z tym samochodem to dzisiaj jeszcze będziemy o tym opowiadać, natomiast nie wiem, czy lubicie w ogóle podróżować, tak? Bo my bardzo lubimy. I pamiętacie, Andrzej był w Polsce, był w Czechosłowacji, a tym razem chcieliśmy wam opowiedzieć o tym, jak Andrzej był, uwaga, w Jugosławii. Ale przecież nie ma takiego kraju jak Jugosławia, zresztą podobnie jak Czechosłowacja. No jak to nie ma, jak był? Znaczy kraju nie ma oczywiście, bo to wszystko się zmienia. To nie znaczy, że był i sobie poszedł, ale takie kraje jak Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Macedonia i kilka innych jeszcze należało kiedyś do jednego wielkiego kraju, który nazywał się właśnie Jugosławia i tam właśnie Andrzej był przekonany, że Pan Bóg chce, żeby na tego kraju Andrzej pojechał. Andrzej złożył stosowne dokumenty, by otrzymać pozwolenie na wjazd do Jugosławii. No i czekał. Czekał. I słuchajcie, kiedy w końcu przyszła odpowiedź, to nie była taka, jaką Andrzej spodziewał się otrzymać. No słuchajcie, ale jak wy macie nie taką odpowiedź, jak na którą czekacie, to co robicie wtedy? Złościmy się. Andrzej był przekonany, że Pan Bóg go posyła do Jugosławii. Postanowił więc nie odpuszczać i pojechał do ambasady Jugosławii, a najbliższa dla Andrzeja ambasada Jugosławii była w Berlinie, czyli w stolicy Niemiec. Andrzej modlił się o to, żeby Pan Bóg go prowadził i w ambasadzie spotkał bardzo miłego urzędnika, z którym rozmawiał i ten urzędnik powiedział: postaram się Panu pomóc. Wyszedł do drugiego pokoju i jakiś czas był tam, a kiedy wrócił, powiedział: wszystko załatwione. I wręczył Andrzejowi wizę, czyli taki dokument pozwalający na wjazd, i życzył mu też bezpiecznej podróży. Andrzej był szczęśliwy i chciał się z tym z kimś podzielić. Wziął telefon. No to jest takie normalne w ogóle, nie? Bo jak jesteśmy szczęśliwi, coś nam się udało, to chcemy się podzielić, nie? Z rodzicami, z rodziną, z przyjaciółmi, z kolegami. Andrzej dokładnie tak miał, więc wziął telefon, tak jak mówiłaś, i zadzwonił do swoich przyjaciół, powiedział: słuchajcie, w końcu się udało, mogę wyjeżdżać do Jugosławii. A oni powiedzieli: moment, zanim wyjedziesz, to przyjdź do nas, żeby odebrać kluczyki. Kluczyki? Zdziwił się Andrzej. Takie kluczyki. O co chodzi w ogóle z tymi kluczykami? Okazało się, że oni postanowili wręczyć mu kluczyki od swojego samochodu. Od, słuchajcie, Volkswagena. No, to nie są akurat od Volkswagena Garbusa, ale oni mieli Volkswagena Garbusa i powiedzieli, że modlili się i stwierdzili, że jeśli Andrzej dostanie wizę do Jugosławii, to oni podarują mu swój samochód. I to był, słuchajcie, pierwszy samochód Andrzeja. Andrzej spakował się, słuchajcie, oprócz kilku ubrań, które ze sobą zabrał, to zabrał bardzo dużo traktatów o Panu Jezusie i bardzo dużo Biblii. No i wyruszył w podróż. A kiedy dojechał do granicy Jugosławii, to zaczął się trochę niecierpliwić, bo zobaczył, że przed nim strażnicy graniczni bardzo uważnie kontrolowali, bardzo dokładnie kontrolowali samochody. I wtedy Andrzej modlił się i mówił: Panie Boże, spraw, żeby oni nie widzieli tego, czego Ty nie chcesz, aby oni zobaczyli. Bo wiecie, przewóz Biblii za granicę czy takich broszur był surowo zakazany. No i kiedy Andrzej podjechał pod szlaban, człowiek w mundurze podszedł, wziął jego dokumenty, sprawdził, a potem zobaczył do środka i powiedział: proszę otworzyć tamtą walizkę. No i urzędnik tej straży granicznej włożył tam swoją rękę. I kiedy wyczuł coś twardego, to szybko tą rękę cofnął, zamknął walizkę. W tej walizce były ubrania Andrzeja, ale na samej górze. Bo pod spodem były Biblie i traktaty. Cofnął tą rękę i powiedział: proszę jechać. No i tak Andrzej wjechał do Jugosławii. Nieco zaskoczony. Pojechał prosto do pewnego pastora, u którego w domu miał się zatrzymać i tam chciał zorganizować spotkanie. No i spotkanie było umówione. Andrzej był w kaplicy. Czekał. I czekał. Ale słuchajcie, nikt nie przyszedł. No i w końcu po jakimś czasie Andrzej, nieco smutny, wyszedł z tej kaplicy, a wtedy podszedł do niego jakiś człowiek, uścisnął mu rękę i powiedział: dobrze, że jesteś. A potem przyszło jeszcze innych 45 ludzi, nie naraz. Co jakiś czas podchodził ktoś i mówił mu w zasadzie to samo. Cieszę się, że przyjechałeś. To jest dla nas ważne. I tylko tyle. I odchodził. I okazało się, że było wielu ludzi, którzy chciało przyjść na to spotkanie, ale bali się władz, które nie pozwalały na to. Postanowili więc z pastorem zrobić coś innego. Postanowili zrobić spotkanie wieczorem.
kiedy jest ciemno. No i Andrzej był gotowy, jak za pierwszym razem, i kiedy zbliżyła się pora spotkania, mówił, no to co, to możemy już iść? A pastor powiedział, jeszcze nie czas. No Andrzej po jakimś czasie mówi, no dobrze, ale już naprawdę jest blisko do spotkania, może byśmy już poszli. A pastor znowu, zaufaj mi, jeszcze nie pora. I pastor tak spoglądał tylko przez okno, więc Andrzej stwierdził, no i tak siedzi, jak na szpilkach trochę, więc zajrzał przez okno tak samo jak pastor i zobaczył coś. Wiecie, co zobaczył? Takie małe świetliki. Ludzie szli z latarenkami, nieśli je nisko, żeby nie było ich daleko widać, ale żeby widzieli drogę przed sobą. I tych latarenek było coraz więcej. I one zbliżały się do kaplicy. Aż w końcu pastor powiedział, to już czas, możemy iść. W kaplicy, słuchajcie, zebrało się prawie 200 osób. Kaplice rozświetlały te latarenki, które były pozawieszane w różnych miejscach. Andrzej mógł opowiadać im Panu Jezusie, dzielić się Ewangelią, był bardzo szczęśliwy. A potem ponad 80 osób postanowiło powierzyć swoje życie Panu Jezusowi, rozpocząć z Nim dalszą drogę swojego życia, dziękując Panu Jezusowi za to, że oddał za nich swoje życie. Kolejnym etapem podróży po Jugosławii był taki kraj, który nazywa się Macedonia. Macedonię być może kojarzycie z czego? Z podróży apostoła Pawła. No jasne, że... Ale zanim tam Andrzej dotarł, to podróżując zobaczył w pewnym momencie dziewczynkę, która do południa bawi się na podwórku. I to nie była wiecie taka dziewczynka w wieku przedszkolnym, ale widać było, że raczej powinna być o tej porze w szkole. Ale w związku z tym, że bawi się na podwórku, no to nie jest chora. Andrzej spotkał jej tatę i zapytał, powiedz, dlaczego twoja córka nie jest w szkole? A wtedy otrzymał odpowiedź, że jego córka modliła się w szkole przed jedzeniem i nauczycielka powiedziała, że ta dziewczynka robi coś bardzo złego, że daje zły przykład swoim koleżankom i swoim kolegom i została wyrzucona ze szkoły. Słuchajcie, nie zawsze łatwo, to sobie z tego zdaję sprawę, że nie zawsze łatwo jest przyznawać się do Pana Jezusa w szkole, nie? Ale myślę, że historia tej dziewczynki może być dla nas takim ogromnym zachęceniem do tego, żeby jednak do Pana Jezusa się przyznawać. Szczególnie, że dzisiaj nikt z tego powodu ze szkoły nas nie wyrzuca. Nie wyrzuca. Mhm. Kiedy Andrzej w końcu dotarł do Macedonii, tam również chciał opowiadać o Panu Jezusie, zobaczył, że ludzie bardzo się tam boją, są tacy zastraszeni. No i udało mu się spotkać z pewną starszą panią. Ta starsza pani miała na imię Ania, albo inaczej Anna. I w jej domu Andrzej postanowił zorganizować spotkanie. Władze wiedziały, że Anna już jest starszą kobietą. Pomyślałem sobie, cóż ta starsza kobieta może zrobić, żeby zaszkodzić naszej ideologii. Nic takiego się nie stanie. Więc mieszkanie Anny, czy dom Anny był bezpieczny dla spotkań. Ale nie można było przecież, nie wiem, wywiesić plakatu, nie wiem, nadać komunikatów radio. Trzeba jakoś potajemnie było powiadomić innych ludzi o możliwości spotkania w domu Anny. I przekazywano sobie, słuchajcie, tą wiadomość tak z ust do ust. Moglibyśmy powiedzieć, że to była taka poczta pantoflowa. No właśnie. Albo jakbyśmy zapytali ludzi od sprzedaży, to powiedzielibyśmy, że to był taki, uwaga, trudne pojęcie, marketing szeptany. I słuchajcie, w końcu dom Anny wypełnił się wieloma ludźmi i Andrzej mógł opowiadać o Panu Jezusie, ale oni wspólnie też modlili się, śpiewali Panu Bogu na chwałę i cieszyli się. Ale Andrzej też mówił o tym, w jaki sposób Pan Jezus ich pokochał i jak cierpiał ze względu na nas. A też zapytał ludzi, czy są gotowi w takim razie też pójść za Panem Jezusem, wiedząc, że być może spotkają ich też cierpienia. Kiedy Andrzej skończył mówić, zaczęli śpiewać kolejną pieśń, a wtedy rozległo się głośne stukanie do drzwi. Drzwi się otworzyły i weszli dwaj milicjanci. No i zadali kilka pytań Andrzejowi, a potem pospisywali notatkę, spisali ludzi, którzy tam byli. I wiecie co? Okazało się, że część z tych ludzi zostało wyrzuconych z pracy, tak jak ta dziewczynka ze szkoły. A część trafiło do więzienia. I to było takie trudne doświadczenie. Ale ci ludzie postanowili iść za Panem Jezusem bez względu na koszty. A Andrzej miał pewność, że właśnie do tego go Pan Bóg powołuje, żeby mówić w krajach za żelazną kurtyną innym o Panu Jezusie, żeby pomagać im w tym, żeby oni mieli dostęp do Bożego Słowa. Ale miał też jedno marzenie. Ale zanim o tym marzeniu, to pozwólcie, że jeszcze jedno pytanie. Bo tak sobie myślę, że czasami rzeczywiście musimy ponosić jakieś koszty chodzenia za Panem Jezusem, nie? Co może być naszym kosztem? Czego się boimy?
Nie? Czy jesteśmy odważni, czy raczej chcielibyśmy uciec? Czy to, co Pan Jezus dla nas zrobił, jest tak ważne, że postanawiamy opowiadać o tym innym? Czy chcemy też to głęboko schować, żeby nikt się o tym nie dowiedział? Andrzej chciał opowiadać, ale mówiłam Wam, że miał marzenie. No każdy z nas ma marzenie, słuchajcie, ale myślę sobie, że większość z Was nie ma takiego marzenia, jak miał Andrzej. Andrzej marzył... Chyba, że macie powyżej 20 lat, to macie. Andrzej marzył o tym, żeby mieć żonę. Żeby mieć żonę, która również będzie kochała Pana Jezusa. No, słuchajcie, co się robi z marzeniami? No, można marzyć i wzdychać, albo można ze swoimi marzeniami przychodzić do... Do Pana Boga, Mu o nich mówić. No i co z tego wynikło, słuchajcie? To jest w ogóle bardzo ciekawe. To się wiąże z kolejną podróżą Andrzeja, tym razem na Węgry, ale co z żoną Andrzeja, z jego marzeniem, z tym wszystkim mają wspólnego Węgry? No o tym dowiecie się... Za tydzień. A póki co, trzymajcie się zdrowo. Fajnie było znowu z Wami być. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak co tydzień w Polecajce odwiedzamy księgarnię Warto. Cześć! Dzisiaj słyszeliście o tym, że Pan Bóg daje siłę i odwagę. Postacią, której Pan Bóg udzielił wielkiej odwagi, był też Dawid, który nie bał się stoczyć walki z Goliatem. Dla tych, którzy nie znają jeszcze tej historii, ale też dla tych, którzy chcieliby sobie lepiej przypomnieć, polecamy książkę Wielka odwaga, walka Dawida z Goliatem. Przyłączcie się do słuchaczy Mądrej Myszki, aby poznać historię Dawida, który pokonał potężnego Goliata. To była wielka odwaga. Książka jest dostępna w księgarni Warto i na www.warto.com.pl. Ja już tylko oczekuję, aż będzie ta wiosna. Dziś w kąciku kreatywnym będzie wiosennie. Wiesz, Samuelu, ja już też bardzo czekam na wiosnę, a w naszym ogrodzie pojawiły się pierwsze bazie. To sygnał, że możemy robić pierwsze dekoracje wiosenne. Ja sobie tutaj utnę takie gałązki bazi. O, wystarczą mi 3 gałązeczki. A teraz chodźcie ze mną dalej, pokażę Wam, co jeszcze będziemy potrzebować do naszej wiosennej dekoracji. W moim ogrodzie jest też piękny, zieloniutki mech. Koniecznie wybierzcie się na spacer z rodzicami, aby poszukać czegoś, co już się zazieleniło wokół Waszego domu. Ja takiego mchu sobie tutaj nazbieram troszeczkę. Troszkę oczyszczę go z liści, z trawy. I mam już prawie wszystko, co potrzebuję do mojej wiosennej dekoracji. Chodźcie dalej. Mamy już mech, mamy bazie. Przygotowałam jeszcze talerzyk, taki zwykły deserowy i kwiatuszki żonkili. Żonkile to są wiosenne kwiaty. Układamy mech na talerzyku. Najpiękniejsze są najprostsze dekoracje naturalne, na które akurat jest sezon. Układamy bazie na mchu. Bazie nie potrzebują wody, one się pięknie zasuszą. I do tego dekorujemy kwiatkami, żonkilkami. O, proszę bardzo. Prosta dekoracja i już troszkę wiosny w naszym domu. Postawcie na stole, przy którym jecie wspólne posiłki, albo na jakiejś komodzie. Na pewno będzie Wam pięknie, pachnąco, świeżo i będziecie już niecierpliwie wypatrywać wiosny za oknem. Dobrego dnia Wam życzę i kreatywnych dekoracji! Zanim się z Wami pożegnam, mamy pozdrowienia z parafii w pokoju. Pozdrawiamy wszystkie dzieci! Na koniec pozdrawiam wszystkich nauczycieli szkółek niedzielnych, którzy dziś w Warszawie kończą szkolenie Godly Play. No i to już koniec dzisiejszych publikowości. Pamiętajcie o łapkę w górę, subskrypcjach i do zobaczenia za tydzień. Cześć!